To był geniusz logiczny. Był jednym z najwybitniejszych polskich i nie tylko polskich logików XX wieku. Znakomitym znawcą języka łacińskiego i języka greckiego. Miał znakomite wykształcenie w zakresie filozofii i jej historii. Wydaje się on jednym z najbardziej znanych na świecie polskich uczonych, który jednocześnie jest prawie zupełnie nieznany w Polsce. Urodziłem się 21 grudnia 1878 roku we Lwowie. Był z pochodzenia Austriakiem i Ukraińcem. A dokładnie, jak on to wolał mówić, był Tyrolczykiem po matce i Rusinem z pochodzenia. Jeżeli by ktoś się chciał bawić w śledzenie tej części krwi w nim, która była polska, to prawdopodobnie niewiele by tam znalazł. Ale nie ulega wątpliwości, że był, jeżeli tak można powiedzieć, Polakiem z krwi i kości. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego wstąpiłem w 1897 roku na Uniwersytet Lwowski, który chociaż był państwowym uniwersytetem austriackim, miał czysto polski charakter. Tam zaczął studia na Wydziale Prawa, ale znalazł go Kazimierz Twardowski i namówił na zmianę kierunku studiów na filozofii. A very good philosopher went from Vienna to Lwów. His name was Kazimierz Twardowski. He was the last student of a very great philosopher in Vienna called Franz Brentano. He got a job in Lwów and he went there and he found that the quality of philosophy in Poland was not good. Zastał tam właściwie pustkę filozoficzną i dlatego jemu było łatwiej zorganizować coś, co sobie dokładnie zaprojektował. Czyli chciał stworzyć szkołę filozoficzną. I jego idea była taka, że Polacy muszą znaleźć jakąś dziedzinę, w której mogą być oryginalni. Jestem uczniem profesora Kazimierza Twardowskiego. W 1902 roku zostałem doktorem filozofii. Pracę doktorską napisał o zasadzie niesprzeczności u Arystotelesa. I to wyznaczyło w dużym stopniu kierunek jego rozwoju filozoficznego. Z jednej strony była to filozofia grecka, którą był zafascynowany, Platon, Arystoteles, stoicy, a z drugiej strony logika. Arystoteles początek nauki upatrywał w zdziwieniu. Dziwili się Grecy, że bok i przekąt na kwadratu nie mają wspólnej miary. Zdziwienie jest stanem psychicznym, intelektualno-uczuciowym. Stanów takich istnieje więcej, jak ciekawość, lęk przed nieznanym, niedowierzanie, niepewność. Nie są one dotąd dokładnie zbadane, ale pobieżna już analiza wykazuje w nich wszystkich, obok czynników emocjonalnych, pierwiastek intelektualny, pragnienie wiedzy. Dał swoimi badaniami ogromny impuls do studiowania w sposób nowoczesny historii logiki. Pewnego dnia otrzymałem wezwanie, by stawić się w rektoracie. Gdy wszedłem, Twardowski powstał, zrobił poważną minę i rzekł: imieniem rządu austriackiego mam zaszczyt zaproponować panu stanowisko wykładającego w Uniwersytecie Warszawskim. Czy pan je przyjmuje? No oczywiście, przyjąłem. Była to jedna z przełomowych chwil w moim życiu. Kończył się Lwów, zaczynała się Warszawa. Warszawa została zajęta przez Niemców w dniu 5 sierpnia 1915. Uniwersytet Warszawski miał być otwarty w dniu 15 listopada 1915 roku. Pod wieczór dojechaliśmy do Ząbkowic, gdzie zaczynała się okupacja niemiecka. Idziemy do kasy po bilety. Tłumaczymy urzędnikowi, że musimy być na otwarciu uniwersytetu, żeby nas puścił bez przepustek. Widzimy po jego minie, że to nie robi nań żadnego wrażenia. A czy mają panowie świadectwa od wszenia? Pyta po niemiecku. Jeśli nie, to panowie nie mogą dziś jechać pociągiem pospiesznym, tylko jutro rano pociągiem osobowym.
i widzimy, jak zajeżdża na stację pociąg pośpieszny i za kilka chwil znika w ciemnościach w kierunku Warszawy. I następnych 30 lat, może najbardziej twórczych w jego życiu, to była Warszawa. Tam napisał swoje największe prace, dokonał największych odkryć. Tam miał grono uczniów, które razem złożyły się potem na Warszawską Szkołę Logiczną. Nadeszła jesień 1918 roku. Cesarz austriacki Karol ogłosił manifest do swoich kochanych ludów, że z dniem 1 listopada zwalnia ich z przysięgi na wierność i mogą sobie robić, co im się podoba. W Warszawie rozbrojono Niemców 11 listopada. Był to dzień, w którym zakończyła się I wojna światowa. W pewnym sensie Łukasiewicz był także człowiekiem polityki. Kiedy w 1918 roku powstało państwo polskie, zaczęło organizować swoje struktury, Łukasiewicz był najpierw szefem departamentu, a potem w rządzie Paderewskiego, w pierwszym rządzie II Rzeczypospolitej, był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Jako minister on między innymi otwierał Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Poznański. Pracy w ministerstwie w tym pierwszym roku niepodległości było powyżej uszu. Szkolnictwo wyższe trzeba było organizować od dołu do góry. Druga Rzeczpospolita miała swoje blaski i cienie. Jak zawsze tych cieni było bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi o edukację, to trzeba powiedzieć, że ona stała na bardzo wysokim poziomie. Cóż, to był początek. Młodzi ludzie się garnęli do nauki. Widzieli w tym swoją przyszłość. Trzeba było na przykład zespolić trzy różne zabory, stworzyć z tego jakiś jednolity organizm, rozwiązać trudne problemy społeczne, na przykład problem mniejszości narodowych. W jesieni było rzeczą jasną, że gabinet Paderewskiego musi ustąpić. Traktat wersalski był podpisany. Paderewski nie był już potrzebny. W pierwszych dniach grudnia gabinet ustąpił. Wraz z gabinetem ustąpiłem i ja. Opuszczałem ministerstwo z uczuciem ulgi po przeszło 20-miesięcznym urzędowaniu. Nie czułem się dobrze jako urzędnik. Nie pociągała mnie władza. Praca w ministerstwie, gdzie często musiałem decydować w sprawach, na których się nie znałem i których nie mogłem poznać z braku czasu, nie przynosiła mi zadowolenia. Łukasiewicz był wybitnym pedagogiem i można powiedzieć, że zarówno to, co robił jako pedagog, jak i to, co mówił na temat roboty pedagogicznej, to są rzeczy, które powinny być stale przypominane. Co mam na myśli? Otóż Łukasiewicz traktował uprawianie nauki i studiowanie nauki jako rzecz poważną. Uważał, że budowa nauki i edukacji jest jednym z najważniejszych zadań niepodległego państwa polskiego. A druga sprawa, na którą w swojej działalności pedagogicznej kładł nacisk, to był nacisk na pracę zbiorową. Chodziło mu o to, że każdy badacz z prawdziwego zdarzenia powinien zadbać o to, żeby wokół niego powstało pewne środowisko. Przy czym to nie chodziło o to, żeby otaczało go jakieś zbiorowisko, jakaś zbieranina przypadkowych osób, tylko żeby to był zespół. Późną jesienią 1920 roku, po szczęśliwym ukończeniu wojny z bolszewikami, rozpocząłem w Uniwersytecie Warszawskim wykłady, które miałem odtąd prowadzić aż do roku 1939, to znaczy aż do II wojny światowej. Obok mnie wykładał filozofię na miejsce Tatarkiewicza, który był wtedy profesorem w Wilnie, Tadeusz Kotarbiński, jeden z dawnych moich uczniów z Lwowa. Był to jeden z najlepszych okresów mojej twórczości naukowej. Wtedy to powstały pierwsze pomysły logiki trój- i wielowartościowej. Pamiętam, że i Leśniewski w tym czasie był w najlepszej swej formie, tworząc swą ontologię. Tarski był wtedy studentem i niebawem miał ogłosić swe pierwsze wyniki naukowe. Był to początek Warszawskiej Szkoły Logiki Matematycznej.
Proszę sobie wyobrazić posiedzenie Towarzystwa Filozoficznego w okresie międzywojennym. Z jednej strony siedzi trzech geniuszy logicznych, Łukasiewicz, Leśniewski i Tarski, a z drugiej strony mamy trzech wybitnych, genialnych filozofów, rasowych filozofów, Kotarbiński, Tatarkiewicz i Ajdukiewicz. To był naprawdę fenomen, którego nie tylko w Polsce, ale i na świecie przedtem nie było. A obawiam się, że i nie będzie. To nie jest szkoła wyznawców, tylko to jest szkoła, w której często przekonania filozoficzne uczniów, którzy sami stają się następnie mistrzami, są dalekie od przekonań filozoficznych Twardowskiego. So Poland had five professors of logic at a time when in the rest of Europe there was only one in Germany. It was amazing. But it was just high standards, it was good luck, it was good organization. And the other thing was, this was Poland reborn. This was after the First World War, Poland was a country again. And everyone was keen to make their mark in doing something really special. Przed II wojną światową Polska była jednym z najsilniejszych ośrodków rozwoju logiki na całym świecie. Tutaj przyjeżdżali logicy całego świata. Jest tak znany nawet fakt, że Quine, jeden z takich filozofów, logików najbardziej znanych amerykańskich, się chciał nauczyć nawet języka polskiego, żeby móc studiować dzieła polskich logików ze szkoły logicznej lwowsko-warszawskiej. Działalność tej szkoły sprawiła, że, można tak powiedzieć, logika matematyczna wyszła z cienia. Po wojnie właśnie na bazie tych ośrodków logiki wyrosły ośrodki informatyki nowej dziedziny. Rozwinęła się technologia informatyczna właśnie w tych miejscach. I można dzisiaj snuć takie przypuszczenie, że gdyby nie II wojna światowa, to my byśmy dzisiaj byli potęgą informatyczną. Łukasiewicz to są czasy przedwojenne, ale po wojnie mieliśmy tutaj i Mostowskiego, i profesor Rasiową, całą grupę, która wyrosła z logiki. Nauczyliśmy się, jak projektować programy, jak analizować te programy w sposób ścisły i precyzyjny. I mi się wydaje, że to jest to, co jest do dzisiaj i co czerpiemy właśnie być może od tej szkoły logicznej, gdzie ta precyzja myślenia była bardzo ważna. Byłem właśnie wtedy zaproszony z jakimś wykładem do Pragi czeskiej. Nie wiem, czy pociągi już chodziły, bo nie jechałem pociągiem do Pragi, tylko samolotem. Samoloty, które kursowały na tej linii, były tak małe, że mogły wziąć z sobą tylko jednego pasażera. I to naprzód pasażer musiał wsiąść do kabiny, a potem stawiano za nim krzesło, na którym siedział. W pół godziny po starcie zawróciliśmy do Pragi z powrotem, bo coś popsuło się w motorze. Po powtórnym wystartowaniu i dłuższym locie wylądowaliśmy w Ołomuńcu, by nabrać benzyny. Przelatując nad Jasną Górą, pilot Czech zniżył lotu i raz dookoła obleciał wieżę jasnogórską. W Warszawie nad lotniskiem poczułem jakby zawrót głowy i w pewnej chwili ujrzałem pod nogami niebo. Okazało się, że pilot, pełen fantazji, przed lądowaniem wywrócił koziołka w powietrzu. Najbardziej znanym osiągnięciem Łukasiewicza, najbardziej znanym na świecie, jest notacja beznawiasowa, zwana notacją polską. Jego nazwisko bardzo trudno się wymawia, szczególnie w językach obcych, dlatego studenci nie wiedzą, kto to jest Jan Łukasiewicz, za to wiedzą, co to jest notacja polska, bądź odwrotna notacja polska, którą Jan Łukasiewicz wynalazł. Wyjaśnię, o co tu chodzi, a mianowicie w logice stosujemy zdania złożone i tu napiszę jedno takie bardziej złożone zdanie. To będzie zdanie P lub Q w nawiasie i R, a może być drugie zdanie P lub, a w nawiasie mamy Q i R. I coraz bardziej złożone zdania mają w związku z tym coraz więcej tych nawiasów. To jest trudne do przeczytania i kłopotliwe. I Łukasiewicz wymyślił notację beznawiasową. Więc na przykład, jeżeli mamy wyrażenie stary i głupi, to w tym zapisie to by wyglądało i stary
głupi. No, dla laika to może jest bez znaczenia, ale okazało się, że to jest o wiele lepszy i o wiele bardziej użyteczny sposób zapisywania, zwłaszcza skomplikowanych formuł logicznych. Ta notacja beznawiasowa okazała się bardzo ważna dla komputerów, ponieważ komputery nie potrafią odczytywać nawiasów. Łukasiewicz na ten temat rozmawiał kiedyś ze słynnym angielskim logikiem, matematykiem i jednym z twórców komputerów, Turingiem. I Turing mu właśnie na to zwrócił uwagę. Łukasiewicz był bardzo, bardzo dumny z tego powodu. When Hewlett-Packard came to develop their pocket calculators, they decided to use that system so that you didn't need to input brackets for complicated expressions. But because of the way calculators work, instead of putting the operator in front of the thing you're operating on, they put it behind it. Ta notacja dzisiaj jest znana pod nazwą odwrotnej polskiej notacji. Ale to jest szczegół techniczny, czy się te znaki zapisuje z przodu czy z tyłu. I to jest odkrycie dokonane przypadkowo, ale niesłychanie ważne dla współczesnej techniki komputerowej, dla informatyki. Pamiętajmy, że istnieją dwa, póki co, bardzo odrębne światy. Jeden to jest świat ludzi, a drugi to jest świat komputerów. I jako ludzie mamy zupełnie inne przyzwyczajenia i inaczej patrzymy na rzeczywistość, później inaczej ją opisujemy, inaczej jakby używamy innych wyrażeń. Te wyrażenia są potem tłumaczone na właściwy sposób i dzięki temu można bardzo szybko, efektywnie je obliczać. No na tym polega wielkość. No, wielkość polega na tym, że wprowadza się rzeczy proste, które potem się okazują bardzo użyteczne. Drugie jego takie bardzo słynne na świecie osiągnięcie to jest skonstruowanie czy odkrycie logiki trójwartościowej. Jest uważany przez naukowców, którzy dziś zajmują się logikami wielowartościowymi, jako ojciec po prostu logiki wielowartościowej. To jest taka jakaś pierwsza postać po Arystotelesie, która pchnęła logikę na nowe tory. Kilku innych logików miało podobne idee, natomiast Łukasiewicz jako pierwszy sformułował system logiki wielowartościowej i także zarysował interpretację innych wartości logicznych niż prawda i fałsz, przede wszystkim tak zwanej trzeciej wartości logicznej. Każde zdanie w klasycznej koncepcji prawdy odnosi się do rzeczywistości i coś jest bądź nie jest, coś istnieje bądź nie istnieje. Nie mamy niczego pośredniego. Idee logiki trójwartościowej i szerzej wielowartościowych logik można by objaśnić najprościej tak. Otóż wyobraźmy sobie, że ktoś dzisiaj wygłasza zdanie, które mówi o mnie, że ja jutro będę o dzień starszy niż dzisiaj. Otóż chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest zdanie po prostu prawdziwe i niczego tutaj nie trzeba dodawać. Natomiast gdyby ktoś twierdził, że ja jutro będę o 2 dni starszy, no to byśmy powiedzieli bez wahania, że to jest z pewnością zdanie fałszywe. Ale co zrobić z takim zdaniem, które by głosiło, że ja jutro wstanę lewą nogą? Czy to jest zdanie prawdziwe, czy to jest zdanie fałszywe? Otóż, żeby opisać ten stan rzeczy, Łukasiewicz uznał, że najlepiej będzie, jeżeli się wprowadzi trzecią wartość logiczną, to znaczy niezdeterminowanie. Żeby dać przykład całkowicie aktualny, dziś drugi półfinał mundialu wygra Argentyna albo wygra Holandia. Otóż Łukasiewicz powiedział, to zdanie nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Ono jest możliwe. In particular, he was very interested in the idea of human freedom and human creativity. And he thought that if you confine your logic to just truth and falsity, you don't have a place for human freedom. Now, not everyone agrees with that, but it was his very strong view that
The only way to make sure that you accept that human beings have free choices and free actions is to give them a third possibility. Sam Łukasiewicz najpierw skonstruował logikę trójwartościową, potem skończenie wartościową, a w końcu logikę nieskończenie wartościową, która okazała się bardzo bliska współczesnej teorii prawdopodobieństwa. And he went even further than that because he said, if we can have two values and three values, why can't we have four or five or infinitely many? And if we have infinitely many, then we have degrees of possibility between true on the one hand and false on the other. So you can have something that's half true or a quarter true or three quarters true and all gaps in between. And he thought that that would explain how it is that some things are more likely than others, so more probable than others. And he did that not because he wanted to play logical games. Of course, you can play logical games with these. They're like toys, you know, give somebody a new toy and they will like to play with it. He did it because he believed that was the correct account of how the world is, and he wanted his logic to fit his view of the world or his metaphysics. Myślę, że trzeba rozróżnić dwa podejścia. Jedno, że są pewne sytuacje, w których, do których logika matematyczna się nie nadaje, ponieważ mamy do czynienia z niepewnością. No i inne, że owszem, logika się nadaje, tylko trzeba zmienić logikę, trzeba lepiej zrozumieć logikę. Również sytuacje, w których mamy do czynienia z niepewnością czy pozorną sprzecznością, da się traktować ścisłą logiką matematyczną, tylko to trzeba odpowiednio, trzeba mieć dużą wyobraźnię, którą miał Łukasiewicz, żeby odpowiednio właśnie rozszerzyć i pogłębić tą logikę. I to, co jest jakby interesujące z całą pewnością dla studentów, to fakt, że pod nazwą logiki Kliniego logika Łukasiewicza jest de facto używana we wszystkich relacyjnych bazach danych, czyli praktycznie rzecz biorąc we wszystkich współczesnych systemach informatycznych. I mają one ogromne znaczenie w systemach, na przykład w systemach, które są związane ze sterowaniem różnych maszyn. Ja nawet w Polsce widziałem lodówkę, na której było napisane, że ta lodówka ma sterowanie rozmyte w środku, co oznacza, że tak naprawdę logika Łukasiewicza i Tarskiego w tym przypadku gdzieś tam wewnątrz tkwi. Nie wiem, czy bym kupił taką lodówkę. Tego bym nie był pewien. Prędzej sądzę, że to jest slogan reklamowy i służy do zachęcenia nabywcy, a co jest w środku, to jest druga sprawa. Ale jeżeli logiki w ogóle można użyć jako czegoś przyciągającego klientów w dzisiejszych czasach, to i tak bym to traktował jako wielką zagadkę. Ale ja wiem, że to jednak jest prawda, dlatego że jeżeli popatrzymy na sterowniki rzeczywiste, to na przykład są tak zwane sterowniki typu PID, które mają w sobie równania całkowe i różniczkowe, a one de facto mają wyrażać pewną bardzo prostą rzecz, mianowicie trzy proste reguły. Jeżeli jakaś wartość jest taka jak oczekiwana, to nie wykonuj żadnej akcji. Jeżeli jest za duża, to wykonaj akcję zmniejszenia. Jeżeli jest za mała, to wykonaj akcję zwiększenia. I okazuje się, że w logice rozmytej jest niesłychanie łatwo takie trzy reguły wyrazić. Gdzie są stosowane? No właśnie na przykład przy utrzymaniu temperatury. Chcemy, żeby była jakaś wartość temperatury. Jeżeli jest taka, jak oczekujemy, nic nie robimy. Jeżeli jest za duża, to ją zmniejszamy. Jak jest za mała, to ją zwiększamy. Podobnie przy tak zwanych tempomatach w samochodach, które mają służyć utrzymaniu prędkości. Jeżeli mamy do czynienia z takim ogromem danych, jakie tutaj teraz mamy, to tylko metody logiczne też oczywiście mają swoje bariery, bo to są bariery złożonościowe. I teraz okazuje się, że metody statystyczne zaczynają odgrywać rolę. Ale to, że będą się zmieniały dziedziny, tak, no, że już nie będziemy uprawiać klasycznej logiki, to nie znaczy, że nie czerpiemy z tego, co ci ludzie kiedyś zrobiły. Bo ja nie mówię, że my czerpiemy wprost ich z dorobku, ale z metod. Ja bym powiedział nawet więcej. Po prostu gdzieś w którymś momencie te metody i sposób myślenia zostały wbudowane w inżynierię oprogramowania. Po prostu już pozbawione nazwisk, odniesień do logiki, metodologii, to się robi tak. Tak, chcesz dostać taki efekt, to zrób to w ten sposób. To nam poszło w krew, tak? My się już nawet nie zastanawiamy. Pięć czy ileś tam kroków, które należy wykonać, robić, to tak i to będzie działać potem. I
I to, że gdzieś tam wszyta jest ta logika, tak to w tej chwili jak się zakłada sklep internetowy, należy wziąć relacyjną bazę danych, interfejs webowy, tak? Wiadomo z czego to zrobić, a że ta baza danych ma tam w środku tą logikę Kliniego i Łukasiewicza, to już nikt nie musi wiedzieć. Tak? Po prostu to jest przepis na sklep internetowy, w którym Łukasiewicz ma swoją cegiełkę, tylko że ona już w pewnym sensie się zanonimizowała z upływem czasu. No. Także ona występuje w bardzo, bardzo wielu miejscach w sztucznej inteligencji, zwłaszcza naprawdę te obszary, o których mówimy, się generalnie kojarzą ze sztuczną inteligencją. I muszę powiedzieć, że warto sobie czasami uświadomić, w jak wielu miejscach te koncepcje, które są tu zarysowane, tkwią. Znaczy ja myślę, że właśnie wielkość odkrycia na tym polega, że jest powszechnie używane i my nawet nie wiemy, nam się wydaje to intuicyjnie bardzo, to jest jak arytmetyka. No to było wielkie odkrycie, tak? No, dodawanie, odejmowanie. Używamy tego w tej chwili powszechnie i ja myślę, że z tą logiką trójwartościową no, w większości jej używamy, nie odwołując się do jej twórcy i wielkość tego odkrycia na tym po prostu. No, właściwie wrosła w nas taki dobry tytanowy implant w kość, tak? Obrosło, śladu nie widać na wierzchu, tak? A trzyma to jakoś. No, może to jest właściwie najlepszy los, jakim twórca możemy swojemu wynalazkowi przeznaczyć. Że będzie wszędzie i właściwie nikt już nie będzie zauważał. Dramat wszechświatowy nie jest filmem od wieków gotowym. Im dalej od miejsc właśnie wyświetlanych, tym więcej luk i plam pustych zawiera się w filmie. I dobrze jest tak. Wolno nam bowiem wierzyć, że nie jesteśmy jedynie biernymi widzami dramatu, lecz i aktorami czynnymi. Spośród możliwości, które na nas czekają, możemy wybrać lepsze, a uniknąć gorszych. Determinizm łączy się w sposób oczywisty z wolnością, a ta wolność ma swoje implikacje Łukasiewicza, bo ma ewidentnie swój aspekt etyczny. Ja gdzieś mam bardziej przeczucie niż takie uzasadnione badawczo podejrzenie, że Łukasiewicza w tym jego dążeniu do wolności, do wolnego czynu, do czynu twórczego pobrzmiewają jakieś dalekie echa polskiej filozofii romantycznej. Ożeniłem się w roku 1929, na jakie 2 miesiące przed powtórną nominacją na profesora zwyczajnego. Żona moja, Regina z Barwińskich, była o 25 lat młodsza ode mnie, także w chwili ślubu byłem od niej 2 razy starszy. Rola Reginy w życiu Łukasiewicza jest nie do przecenienia. To był, można powiedzieć, anioł, który się nim zajął, zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy bardzo troskliwej opieki potrzebował, chociaż trzeba powiedzieć, że ten anioł w stosunku do innych miewał rogi. Zamieszkaliśmy w domu profesorskim przy ulicy Brzozowej 12, w tym samym mieszkaniu, które poprzednio zajmowałem jako kawaler. Okazało się później, że zrobiliśmy błąd, mieszkając w domu, w którym wszyscy się znali i interesowali się sobą. Żona moja była ładna i młoda, znacznie młodsza od innych profesorowych mieszkających w domu, a nadto miała dobry gust i zawsze była dobrze ubrana. To wszystko było niewątpliwie przedmiotem licznych komentarzy i wzbudzało zawiść. Mieszkanie na Brzozowej obrzydło nam i skorzystaliśmy ze sposobności przeniesienia się do nowego domu profesorskiego na Sewerynowie. Obrazów mieliśmy niewiele. Wśród nich wyróżniały się nasze portrety, rysowane kredkami przed Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacym. Z Witkacym utrzymywaliśmy stosunki towarzyskie, bo był tylko, nie tylko malarz, ale literat i filozof. Witkacy nie lubił logiki matematycznej, bo przypominała mu chwistka, z którym znał się od lat dziecinnych w Zakopanem i kłócił się ustawicznie. W pewnej pracy z zakresu historii logiki i szerzej filozofii, napisane jeszcze w latach 30., zostały wskazane takie 3 przełomowe momenty w historii logiki, a w szczególności metodologii. Pierwszy taki przełomowy moment to było sprecyzowanie pojęcia dowodu przez Pitagorasa. Drugi to było stworzenie
tak zwanej geometrii nieeuklidesowej przez Łobaczewskiego na początku XIX wieku. I trzeci to było właśnie dzieło Łukasiewicza. Dzisiaj uważa się, że to były najpoważniejsze prace logiczne z rachunku zdań dokonane w XX wieku. Na początku lat 30. opublikował artykuł z historii logiki zdań dotyczący badań starożytności i w średniowieczu. I ten artykuł jest niekiedy uznawany za 20 najciekawszych stron, jakie napisano w ogóle na temat historii logiki. Ślad Łukasiewicza, uhonorowania Łukasiewicza jest w systemie składu tekstu matematycznego TECH lub współcześnie LaTeX, a mianowicie w takim pierwotnym składzie było kilka tylko liter niepochodzących z alfabetu angielskiego, liter z ogonkami, i to była litera EU, i to było ewidentnie dla uhonorowania i przez znajomość, przez twórców tego TECH-a właśnie nazwiska Łukasiewicza, żeby można było w tym składzie to nazwisko napisać. Jego elementy logiki matematycznej z 1929 roku to jest, o ile mi wiadomo, jedyny tekst z zakresu logiki, a prawdopodobnie także i filozofii, poważny tekst filozoficzny w każdym razie, który został przełożony na japoński i to z języka polskiego, co warto podkreślić, w 1992 roku. W Japonii ja miałem taką przygodę, że koledzy na stypendium Humboldta, okazało się, że dwa główne nazwiska polskie, jakie oni znają, to jest Chopin i Łukasiewicz. Lato 1939 roku spędziliśmy w Warszawie. Ja pisałem monografię o logice Arystotelesa, a żona moja z pomocą bratanka swego inżyniera Edwarda Barwińskiego fabrykowało wina pożyczkowe. Lato było piękne, gorące i naładowane elektrycznością. Niesłychane napięcie doszło do szczytu 31 sierpnia. Radio berlińskie ogłosiło o godzinie 9 wieczór rzekome ultimatum niemieckie nieprzyjęte przez Polskę, bo nawet niedoręczone Polsce. Następnego dnia już o 5 rano zbudziły nas detonacje bomb rzucanych przez samoloty niemieckie. Druga wojna światowa się zaczęła. Otóż po pierwsze w czasie bombardowań zostało zniszczone całe mieszkanie państwa Łukasiewiczów przy ulicy Sewerynów, tutaj niedaleko Pałacu Kazimierzowskiego, z całą jego zawartością, nie tylko zbiorami sztuki, nie tylko zbiorami książek, ale przede wszystkim bezcennymi rękopisami będącymi efektem jego ostatnich niezwykle intensywnych badań logicznych, które potem trzeba było już na emigracji z trudem rekonstruować. Opuściliśmy nasze mieszkanie na Sewerynowie w nocy 24 września. Wokół już wszystko się paliło. Był to chyba najgorszy okres w naszym życiu. Mój przyjaciel Scholz wystarał się dla mnie za pośrednictwem władz niemieckich w Warszawie o zajęcie w magistracie warszawskim. Chodziłem do biura codziennie ulicą Długą, gdyż archiwum mieściło się na rogu Długiej i Nalewek w dawnym arsenale wojskowym. Dużon prowadził zajęcia z logiki w podziemnym Uniwersytecie Warszawskim w czasie okupacji. No, warunki nie były, nazwijmy to delikatnie, sprzyjające. Brałem przez krótki czas udział w wykładach Uniwersytetu Podziemnego dla garstki studentów. Każdy wykład odbywał się gdzie indziej. Raz gdzieś nad Wisłą, innym razem na Wroniej albo u mnie w mieszkaniu na Brzozowej 12. Co było bardzo charakterystyczne, że Łukasiewicz dawał zadania do rozwiązania, problemy. I w tych ekstremalnie jednak trudnych warunkach zawsze się pytał na kolejnych zajęciach, a macie jakiś nowy postęp, jaki żeście uzyskali, coście zrobili. Też wydaje się, że Łukasiewicz był człowiekiem, który dbał o swoich uczniów, interesował się nimi i starał się ich wspierać. Podczas okupacji udało mu się wyciągnąć rękoma Scholza, swojego przyjaciela, profesora Scholza, Jana Salamuchę z Dachau. To było zupełnie niezwykłe,
niezwykłe dokonanie. W roku 1944, zapewne obawiając się bolszewików, wyjechał do Niemiec, do swojego przyjaciela w monastyrze, profesora Scholza, i do kraju już nie wrócił. Po wojnie spędził rok w Belgii, a od 1946 roku był w Dublinie, w Irlandii. I to był ostatni jego okres życia, schyłkowy, ale nadal pracował naukowo. So when he went abroad after the war, he was past his best as a logician, and he went to a place, namely Ireland, which did not have a logical tradition. So he was sort of sitting there on his own. There was only really one person in Ireland who was very interested in his work, and that was a professor of mathematics at Trinity College, where I work, a man called Carew Meredith. And Meredith was a quiet little man who got interested in logic by listening to Łukasiewicz. And it turned out that Meredith was better than everybody at making logical principles as short as possible. Zmarł w Dublinie w 1956 roku. Jest pamiętany. A jednocześnie w Polsce jest prawie nieznany, spowodowane to jest prawdopodobnie tym, no, że nie opuścił kraj po okupacji niemieckiej, osiadł w Irlandii, no i dla rządu PRL-owskiego był nieakceptowalny, chociaż nadal odnosił sukcesy. I rezultat mamy w tej chwili taki, że na przykład jak popatrzymy na notkę biograficzną w Wikipedii, to ta notka biograficzna w Wikipedii anglojęzycznej jest kilkukrotnie większa niż notka biograficzna w Wikipedii polskiej. Współcześnie być może najistotniejsze są te zalecenia metodologiczne, które są wspólne dla całej szkoły lwowsko-warszawskiej. Otóż był on twórcą pewnego programu uprawiania filozofii, a mianowicie programu, w którym zasadnicze postulaty, które powinny być realizowane przez badaczy, były dwa. Precyzyjny język i dostateczne uzasadnienie tego, co się głosi. Ten sposób przekazywania wiedzy, który był krystalicznie przejrzysty, a jednocześnie interesujący, był również piękny. Patrząc na piękno językowe wypowiedzi Łukasiewicza, nie mam wątpliwości, że znakomicie posługiwał się językiem i nie poświęcał dla piękna jasności, ani vice versa. I think the word elegant is the best word. If you've ever done any mathematics, and I mean slightly more serious mathematics than just doing your tax return, you find that there are different ways to get the same result. Sometimes you can get a result by lots and lots of separate cases and then working through it and bringing it all together at the end. Sometimes you have a quick way through it which gets the same result in half the time or in half the page. Nie mam wątpliwości, że przywiązanie do jasności, do ścisłości rozumowań jest dla nas współcześnie wskazówką. Mam na myśli tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się wypowiadają. Przypuszczam, że sam Łukasiewicz by, obserwując debatę publiczną współczesną, i to na pewno nie tylko w Polsce, miałby ogromne zastrzeżenia co do ścisłości argumentacji, co do jasności wywodu. Żyjemy w okresie skrzętnego zbierania faktów. Zakładamy muzea przyrodnicze i sporządzamy zielniki. Zestawiamy katalogi gwiazd i kreślimy mapy księżyca. Urządzamy wyprawy do biegunów ziemi i w niebotyczne góry Tybetu. Mierzymy, liczymy, uprawiamy statystykę. Gromadzimy zabytki przedhistoryczne i okazy sztuki ludowej. Przetrząsamy grobowce starożytne w pogoni za nowymi papirusami. Wydajemy źródła dziejowe i układamy bibliografię. Każdy skrawek zadrukowanego papieru radzibyśmy uchronić od zagłady. Cenna to praca i niezbędna.
Zbiór faktów wszelako nie jest jeszcze nauką. Bo to można właśnie uprawiać taką czystą naukę, jaką uprawiał Łukasiewicz, no bym chciał poznać świat, no i uporządkować ten świat, opisać ten świat. On zajmował się logiką, filozofią z tego punktu widzenia. I to jest jedno z podejść do nauki, który mi bardzo odpowiada, chociaż może takie nie uprawiam. A drugie to jest takie typowe, którego ja nie lubię. To jest takie aplikacyjne. To znaczy, nauka ma służyć odpowiedzi na pytania, które aktualnie wychodzą na przykład z przemysłu. Tak? Według mnie to nie jest nauka przyszłości. To jest rozwiązywanie w pewnym sensie zadań albo rozwiązywanie problemów, które są na teraz. Tak? Otóż, czego możemy się uczyć od Łukasiewicza? W moim przekonaniu na pewno dużej odwagi, którą on wykazał, wychodząc z logiką trójwartościową w tym czasie, w którym z nią jakby się pojawił. Dlatego, że to było bardzo nowatorskie, bardzo obrazoburcze i zresztą widać po jego artykułach, jak bardzo starał się uzasadnić tę logikę i jej potrzebę. Drugiej rzeczy, której na pewno się możemy nauczyć od Łukasiewicza, to tego, że konstruowane teorie nie muszą być bardzo skomplikowane. Co więcej, im prostsza jest teoria i jednocześnie im więcej świata wyjaśnia, tym jest lepsze. Łukasiewicz napisał bardzo piękny i zarazem wpływowy tekst na temat twórczości w nauce. Jego główna myśl była taka. Nauka to nie jest bierna rejestracja faktów. To nie jest tylko opis. Do tego, żeby powstała teoria naukowa, potrzebny jest właśnie pewien pierwiastek twórczy. Scientists have to be creative. They have to come up with new ideas. They have to be bold and adventurous in what they think the world might be like. And so their job is to come up with adventurous ideas, hypotheses, guesses sometimes, and test them against the world. Twórczość poetycka nie różni się od naukowej większym polotem fantazji. Kto jak Kopernik Ziemię ruszył z posad i pchnął ją na tory w krąg Słońca? Lub jak Darwin ujrzał w mgle dziejów genezyjskie przemiany gatunków, godzien stanąć obok największych poetów. Uczony tem jednak różni się od poety, że zawsze i wszędzie rozumuje. Nie wszystko musi i może uzasadnić, ale cokolwiek głosi, musi węzłami logicznymi powiązać w ścisłą całość. Na dnie tej całości leżą sądy w faktach. Nad nimi wznosi się teoria, która fakty tłumaczy, porządkuje, przepowiada. Tak powstaje poemat nauki. Bertrand Russell, who said many, many things in his very, very long life, said some very, very clever and true things. One of them was that the job of philosophy is to teach people to live with doubt. What we want people to be able to do is we want them to be able to have a point of view, to have beliefs, possibly quite strong beliefs, whether about science or about religion or about everyday matters or about politics. But they should always be prepared to admit the possibility that they are wrong. And they should always be prepared to live with the possibility that nobody knows the correct answer. To był geniusz logiczny. Był jednym z najwybitniejszych polskich i nie tylko polskich logików XX wieku. Miał znakomite wykształcenie w zakresie filozofii i jej historii. Wydaje się on jednym z najbardziej znanych na świecie polskich uczonych, który jednocześnie jest prawie zupełnie nieznany w Polsce.